stary, co ty robisz? Krzyknąłem na kumpla, biegnąc za nim w stronę polany. Ta stara szmata na bank przetrzymuje ich gdzieś w domu. Nie zamierzam czekać na psiarnię, zanim ruszą dupy i raczą przyjechać na to odludzie. Ale co chcesz zrobić? Chcę tam wejść i uratować Kacpra, rozumiesz? Na pogrzebie rodziców stałem obok trumny mamy i obiecałem jej, że zaopiekuję się bratem. Uratuję go, a ty rób co chcesz. Możesz tu zostać, ale ja nie uwolnię twojego zasranego braciszka. To wszystko jego wina, pamiętam. Andrzej, co ty opowiadasz? Co ja opowiadam? To przecież Leon nakłonił Kacpra, by iść do tego pieprzonego lasu. Gdyby nie jego debilne pomysły, nic by się nie wydarzyło. Na tyle wciągnęliśmy się w wymianę zdań, że nawet nie zauważyłem, kiedy Andrzej szarpnął za klamkę i wszedł do domu. A ja tuż za nim. Starsza kobieta najwyraźniej nie miała w zwyczaju zamykać drzwi. W salonie, w którym się znaleźliśmy, dominował przykry zapach kału. Dziadzio siedział sobie ze spuszczoną głową na wózku inwalidzkim. Stary, on chyba nie żyje, stwierdził Andrzej. Jednak ja szybko go uspokoiłem. Ach, nie panikuj. Nie widzisz, jak rusza mu się brzuch? Bądźmy cicho, to może go nie obudzimy. Rozejrzeliśmy się na dole, jednak niczego nie znaleźliśmy. Chodźmy na górę. Tylko przymknij drzwi, bo jak wróci ta baba, to od razu zorientuje się, że ktoś wszedł do domu. Zamknę, ale ona nie wróci tak szybko. Musimy się tylko pośpieszyć. Gdy weszliśmy po skrzypiących schodach, naszym oczom ukazał się długi korytarz. Tutaj smród kału i stęchlizny mieszał się z zapachem tanich damskich perfum. Ruszyliśmy przed siebie, chcąc znaleźć ślady obecności naszych zaginionych braci. Najpierw zajrzeliśmy do najbliższych drzwi. Z początku nic nie widzieliśmy, gdyż w pomieszczeniu panowała absolutna ciemność. Dopiero kiedy zapaliłem światło, zorientowaliśmy się, że to kibel. Weszliśmy do środka, jednak nic podejrzanego nie rzuciło nam się w oczy. No, może poza oknem, oklejonym czarną, nieprzepuszczającą światła folią. Naprzeciwko łazienki były kolejne drzwi, otwarte na oścież. Stanąłem w progu kolejnego, ciemnego pomieszczenia. Natomiast Andrzej ruszył w stronę trzecich drzwi, na samym końcu korytarza. Chwilę próbowałem znaleźć włącznik światła, jednak bezskutecznie. Zrobiłem krok do przodu i w tym momencie ogarnęło mnie dziwne uczucie lęku. Kompletnie nic nie widziałem. Czułem natomiast czyjąś obecność. Miałem wrażenie, że ktoś lub coś stoi przede mną w bezwzględnej ciemności, w jedynym pomieszczeniu, do którego drzwi były otwarte. O ja pieprzę! Dobiegł mnie drżący głos mojego kumpla stojącego w progu ostatniego pomieszczenia na piętrze. Wyszedłem z ciemnego pokoju i ruszyłem w stronę Andrzeja, na którego twarzy malowało się niedowierzanie. Chłopak zrobił krok do przodu, a ja za nim. Znaleźliśmy się w sypialni tej kobiety. Tam również okna były pozaklejane czarną folią. Jednak wielki żyrandol rozświetlał wnętrze pomieszczenia. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to wielkie łóżko z czerwonym baldachimem. Na jego środku leżała rudowłosa lalka. Była naga. Dopiero po krótkiej chwili dostrzegłem malutkie granatowe spodenki i czarną koszulkę z kołnierzykiem, leżące wśród płatków róż obok łóżka. Obydwie ręce lalki były przywiązane czerwoną wstęgą do ramy łóżka, podobnie jak nogi, szeroko rozchylone. Stary, musisz to zobaczyć! Wołanie Andrzeja momentalnie wybiło mnie z otępienia spowodowanego chorym widokiem. Mój kumpel stał na drugim końcu sypialni, przy okrągłym drewnianym stoliku. Co to jest? Spytałem, podchodząc do przyjaciela i widząc jakieś papiery porozrzucane na blacie stołu. To wygląda jak strony z jakichś gazet. Andrzej miał rację. Leżało przed nami kilka postrzępionych kartek, wyrwanych zapewne z gazet. Każda przedstawiała wizerunek młodych chłopaków,
oraz informacji o ich zaginięciu. Kiedy przeleciałem wzrokiem po kartkach, zauważyłem, że wszystkie zniknięcia miały miejsce w ostatnich 10 latach na terenie południowej Polski. Z przerażeniem odkryłem także zdjęcie mojego brata i jego kumpla. Stary, patrz na to. Andrzej podał mi stronę, której wcześniej nie zauważyliśmy, gdyż przysłonięta była białym obrusem. Z początku nie dostrzegłem nic nadzwyczajnego. Wielki napis zaginął. Zeszłoroczna data. Wiek 14 lat. Ostatni raz widziany był w okolicy Przełęczy Salmopolskiej, idący poboczem drogi wojewódzkiej z Wisły do Szczyrku. To niedaleko stąd, pomyślałem. Świadkowie twierdzą, że chłopak chciał złapać stopa. Stary, nie czytaj tego, tylko popatrz na zdjęcie. Ponaglił mnie Andrzej. O cholera. Wymamrotałem po chwili. Chłopak miał krótkie, rude włosy. Spiczasty nos oraz charakterystyczne zrośnięte brwi. A na dodatek w dniu zaginięcia ubrany był w czarny podkoszulek z kołnierzykiem. Lalka przywiązana do łóżka przedstawia jego podobiznę, powiedział Andrzej ponownie podchodząc do wielkiego łoża. Wszystko się zgadza. Ta kobieta porywa ludzi, następnie tworzy lalki z ich podobizną i Bóg jeden wie, co robi z kukłami w tym łóżku. Stary, ale gdzie oni są? Co ona robi z porwanymi osobami? Przecież oni muszą gdzieś tutaj być. Wyszeptałem, słysząc odgłos otwieranych drzwi frontowych. Cześć, chłopcy. Słyszałam, że wpadliście w odwiedziny. Słysząc głos staruszki, zamarłem bez ruchu. Podobnie jak Andrzej. Od jej wyjazdu nie minęło nawet 15 minut. Przecież ona nie miała możliwości, by nas dostrzec, jak wracamy do jej domu. Ktoś musiał jej powiedzieć. Tylko kto? Chodź za mną, tylko cicho. Nakazał Andrzej ledwo słyszalnym głosem. Wyszliśmy na palcach z sypialni i stanęliśmy na szczycie schodów. Dziadek dalej drzemał na wózku inwalidzkim. Słyszeliśmy kroki starszej kobiety dobiegające z głębi salonu. Gdzie jesteście, chłopcy? Czuję zapach waszych perfum. Stary, teraz! Wyszeptał mój kumpel, trzymając się kurczowo drewnianej balustrady. Zbiegamy na dół i biegniemy prosto do drzwi. Nagle usłyszeliśmy znajomy bełkot. Tym razem jednak ani trochę nie chciało mi się śmiać. Starszy pan patrzył na nas zaspanymi oczami. Darł ryja na cały regulator i wskazywał w naszą stronę trzęsącą się ręką. Już chcieliśmy ruszyć pędem w dół schodów, kiedy na drodze stanęła nam otyła babcia, trzymająca w ręce kij bejsbolowy. Mam was, dzieciaki! Ryknęła, po czym ruszyła w naszym kierunku. Czułem, że jestem blady jak trup. W oczach Andrzeja dostrzegłem łzy przerażenia. Wpadliśmy do sypialni, kompletnie nie wiedząc, co robić. Trzeba zabarykadować drzwi! Krzyknąłem. Ciekawe kurwa czym! Odparł mój kumpel, rozglądając się nerwowo po pomieszczeniu. Nagle chwycił mnie za rękę i pociągnął w stronę wielkiej drewnianej szafy. Co ty robisz? Cicho bądź i właź do środka. Po kilku sekundach siedzieliśmy już w szafie. Dzięki niewielkiej szparze w drzwiach mieliśmy doskonały widok na całą sypialnię oraz drzwi. Stary, co teraz zrobimy? Przecież ona nas znajdzie. Powiedziałem szeptem, czując, jak z nerwów zaczyna brakować mi powietrza. Posłuchaj, mam plan. Zastanawiam się tylko, kto dał jej znać, że tu jesteśmy. Ktoś musiał do niej zadzwonić. Może ten dziadek? Zdurniałeś? Przecież cały czas spał jak suseł. A poza tym wątpię, aby potrafił posługiwać się telefonem. Ale przecież tu nikogo więcej nie ma. Właśnie dlatego się zastanawiam. Drzwi do sypialni zaczęły powoli się otwierać. Posłuchaj, nie ma czasu. Siedzimy tu tak długo, aż ona podejdzie do samej szafy. Jak będzie wystarczająco blisko, dam ci znak i szybko stąd wybiegniemy i pognamy na dół. To tylko stara, świrnięta baba. Nic nam nie zrobi. Spieprzymy stąd i zadzwonimy po glinę.
Kiwnąłem twierdząco głową, czując jak krople potu zalewają mi oczy. Kobieta weszła powoli do sypialni i zaczęła się rozglądać. A kuku, chłopcy, widzę, że udało mi się was tutaj zwabić. Zaraz was znajdę. Staruszka schyliła się i zajrzała pod łóżko. Następnie spojrzała na rudowłosą lalkę i znów przemówiła charczącym głosem. Jak się czujesz, Filipku? Dalej bolą cię nóżki? Jak już złapię tych urwisów, to zrobię ci masaż. Musisz być w formie przed następnym razem. Gdy zbliżała się do szafy, dostrzegłem jej spojrzenie. Było zimne i złe. Bardzo złe. Żyrandol rzucał jasny blask na jej okropną twarz. Dopiero teraz zauważyłem małego wąsa i wielką brodawkę na jej nosie. Kiedy wyciągnęła rękę w stronę szafy, Andrzej ryknął mi prosto do ucha. Teraz! Z całych sił pchnąłem drzwi i wyczołgałem się pod nogami zdezorientowanej staruszki. Andrzej obiegł ją, a następnie pomógł mi się podnieść i pędem puściliśmy się w stronę schodów. Emil! Zatrzymaj ich szybko! Wrzeszczała kobieta, biegnąc za nami. Zbliżając się do schodów, pomyślałem, jakim sposobem niedołężny dziadek ma nas zatrzymać do kurwy nędzy. Andrzej biegł za mną i kiedy minąłem ten ciemny pokój, w którym nie mogłem znaleźć włącznika światła, zrozumiałem, że babcia wcale nie woła swojego małżonka. Coś wyskoczyło z bezwzględnej ciemności. Dostrzegłem to kątem oka. Andrzej wrzasnął, a ja byłem już w połowie schodów. Odwróciłem się tylko na moment. Mój kumpel leżał, a to coś na nim siedziało. Nie mam pojęcia, co to było. Widziałem to tylko przez ułamek sekundy. Było całe czarne i wielkością przypominało karła. Emil, lalkuj go, a ja lecę za tym drugim! Krzyknęła starsza pani i dzikim pędem puściła się za mną po schodach. Krzyk Andrzeja stawał się coraz cichszy. Po chwili przerodził się w zawodzenie. Zupełnie jakby ktoś go zakneblował albo zaszył usta. Zbiegłem na dół, słysząc za sobą ciężkie kroki obłąkanej kobiety. Potem wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Minąłem dziadka, który machał rękami i wyglądał, jakby chciał mi coś ważnego powiedzieć. Jednak nie mówił nic więcej poza... Następnie wybiegłem na podwórze i nie oglądając się za siebie, pognałem do lasu. Listopadowe słońce chyliło się ku zachodowi. Ptaki śpiewały jedną z ostatnich piosenek tego dnia. A ja wybiegłem w końcu na asfaltową drogę. W zupełnie innym miejscu niż chciałem. Przez chwilę nie wiedziałem, gdzie jestem. Byłem pewien, że zaraz się obudzę z koszmarnego snu. Ruszyłem w lewo, w stronę zakrętu i dopiero po chwili zorientowałem się, że opuściłem las z zupełnie innej strony wioski. Do domu miałem jakieś 2 kilometry. Musiałem zadzwonić na policję. Nie miałem jednak przy sobie telefonu. Biegłem przed siebie, kiedy ni stąd, ni zowąd zza zakrętu wyskoczył granatowy SUV, którego jasne światła niczym wielkie oczy potwora zbliżały się do mnie nieubłaganie. Usłyszałem jeszcze dźwięk klaksonu. Jak się później dowiedziałem, stan mojej śpiączki, w którą zapadłem po wypadku, trwał ponad 3 lata. To nie tak, że byłem niczego nieświadomy. Słyszałem głos mojej mamy. Czułem jej dotyk, ale nie potrafiłem w żaden sposób zareagować. Byłem więziony we własnym ciele. Lekarze twierdzili, że zdarzył się cud. Podobno wszyscy obstawiali, że nawet gdy się obudzę, pozostanę do końca życia upośledzony. Oczywiście nigdy nie odzyskałem pełnej sprawności, ale długa, profesjonalna rehabilitacja sprawiła, że po 6 latach od wypadku wróciłem do normalnego życia. Ciężko było mi przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości.
Mikołaj nie był już małym dzieckiem, a poważnym nastolatkiem, zmuszonym przejąć w domu wiele obowiązków. Mama też wyraźnie się postarzała. Myślę, że dużą rolę w tym wszystkim odegrał stres. Bliscy niejednokrotnie pytali mnie, co robiłem na środku drogi obok okolicznego lasu. Kierowca SUV-a zeznał, że biegłem przerażony prosto na maskę samochodu. Długi czas nie potrafiłem odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób doszło do wypadku. Z czasem zacząłem sobie wszystko przypominać, ale im dłużej o tym myślałem, tym bardziej byłem przekonany, że te wszystkie obrazy w mojej głowie, lalek, staruszki, domu w środku lasu, to tylko projekcje mojego mózgu powstałe w czasie śpiączki. Spytałem kiedyś mamę, czy wie, co się dzieje z tym Andrzejem z sąsiedztwa. Mama wyraźnie zaciekawiona spytała, czy chłopak ten ma coś wspólnego z moim wypadkiem. Na co ja odrzekłem, że nie. Pytam jedynie z ciekawości. Mama powiedziała, że nie widziała go wiele lat, a dom, w którym mieszkał, najwyraźniej stoi pusty. Andrzej pewnie wyjechał do pracy za granicę albo do jakiegoś dużego miasta, stwierdziła, kończąc tym samym temat mojego kumpla z dawnych lat. Pewnego dnia dowiedziałem się o przeprowadzce. Mama dostała propozycję pracy w Gdańsku, na drugim końcu Polski. Nasz dom wystawiliśmy na sprzedaż, a nad morzem kupiliśmy spore mieszkanie, wielkością zbliżone do naszego wiejskiego domku. Cieszyłem się, że zaczniemy nowe życie. Wierzyłem, że na Pomorzu uda mi się znaleźć pracę, a może nawet założyć rodzinę. Wciąż nie mogłem uwierzyć, że mam już 23 lata, a najlepszy okres życia spędziłem leżąc w łóżku. W dniu wyjazdu musiałem jeszcze coś zrobić, mianowicie poznać prawdę. Czy to wszystko, co miałem w głowie, to prawda? Czy w lesie nad wioską rzeczywiście mieszka obłąkana staruszka w zrujnowanym domu wraz z niedołężnym mężem i czymś jeszcze? Czymś, co wybiegło z ciemnego pokoju i zaatakowało Andrzeja? To wszystko było na tyle nieprawdopodobne, że uznawałem to za koszmarne sny. Być może tamtego dnia po prostu byłem pijany albo naćpany i dlatego wpadłem pod samochód. Być może nie istnieje żaden domek w lesie. Szedłem w górę leśną drogą. Następnie skręciłem w stronę polany. Wychodząc na łąkę, czułem, jak waliło mi serce. Jednak w jednej chwili wszystko minęło. Na polanie rzeczywiście stał dom. Ale w żadnym stopniu nie przypominał tego budynku, który zapamiętałem. Kremowa elewacja, czerwona ceramiczna dachówka, solidne rynny, nowoczesne okna. Stojąc tak i wpatrując się w piękną góralską willę, zrozumiałem, że nie było żadnej staruszki, dziadka i upiornych lalek. Widok rozradowanych dzieci kąpiących się w dmuchanym basenie stojącym na świeżo skoszonej trawie oraz dużego luksusowego samochodu tylko potwierdził moje przypuszczenia. Najprawdopodobniej to tęsknota za moim młodszym, zaginionym braciszkiem sprawiła, że wyobraźnia stworzyła w mojej głowie taką dziwną historię. A ja głupi jakiś czas w nią wierzyłem. Na mojej twarzy pojawił się lekki uśmiech. Już miałem się odwrócić i ruszyć w stronę domu, jednak coś mnie tknęło, by podejść bliżej budynku na polanie. Idąc w tamtą stronę, zauważyłem młodego mężczyznę niosącego na barana małe dziecko. Marek, Ania, kończcie zabawę, bo zaraz będzie obiad. Krzyknął mężczyzna w stronę dzieciaków w basenie. Już miał wejść do domu, kiedy nagle zobaczył mnie i zapytał. Dzień dobry, a pan do kogo? Ja właściwie... Przez dłuższy moment nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Tak, spaceruję sobie po okolicy i odkrywam, jak bardzo zmieniła się ta miejscowość, bo dawno tu nie byłem. A widzi pan, odparł nieznajomy. Był uśmiechnięty i wyglądał na bardzo sympatycznego. W
wszędzie wszystko się zmienia. Chociaż ciężko mi powiedzieć, czy tu w okolicy dużo się pozmieniało, bo nie jesteśmy stąd. Prawdę mówiąc, jedyne co udało mi się zmienić, to wyremontować ten stary dom. A to pan tu wcześniej nie mieszkał? A skądże? My z Katowic jesteśmy. Dawniej to tu moja ciotka z wujkiem mieszkali. Ale nie miałem z nimi żadnego kontaktu, bo... to dziwni ludzie jacyś byli. Kiedy gospodarz domu tak opowiadał, poczułem, jak zimny pot spływał mi po plecach. To też zdziwiłem się, jak w testamencie zapisali mi ten dom. O, a ciotka dawno umarła? Spytałem, próbując nie okazywać zdenerwowania. Nie, chwila, no, niech pomyślę. A co, znał ją pan? Jakieś, bo ja wiem, 3 lata temu? Bo rok wcześniej umarł wujek. W zeszłym roku rozpoczęliśmy remont, bo dom wyglądał naprawdę koszmarnie, ale udało nam się skończyć przed wakacjami. Większości starych rzeczy pozbyliśmy się i zostawiliśmy jedynie jakieś drobiazgi. Bo my tu jesteśmy tylko na miesiąc. Potem wracamy do Katowic, bo żona nie wytrzymałaby ciągłego życia na wsi. W pewnym momencie dwójka dzieciaków przemknęła obok nas i wpadła do domu, wykrzykując w niebogłosy. Tato, tato, Marek próbował zrobić kupę do basenu. Nieprawda, to ona ciągle sikała do wody. Przepraszam pana, widzi pan jakie są dzieci. Nie, nie szkodzi, będę wracał do domu. Życzę smacznego i do zobaczenia. Do widzenia. Może się jeszcze zobaczymy. Gdy wchodząc do domu rozchylił szerzej drzwi, dostrzegłem jasnowłosą dziewczynkę. Mogła być odrobinę starsza niż te dzieci z basenu. Stała jakieś 2 metry za progiem i najwyraźniej czekała na tatę. W rękach trzymała szmacianą lalkę. Głaskała ją po głowie. Lalka miała szwy na ustach i stanowiła podobiznę Andrzeja. Wojskowe spodnie i biała koszula w czerwone paski. Takiego właśnie go widziałem chwilę przed tym, jak to coś go dopadło. Wpatrzyłem się w lalkę i próbowałem krzyknąć. Jednak nie potrafiłem wydobyć z siebie głosu. Drzwi powoli zamykały się. W końcu trzasnęły mi przed nosem i już nie widziałem lalki. Stałem jeszcze chwilę przed domem, nie potrafiąc uwierzyć w to, co chwilę wcześniej zobaczyłem. W końcu sobie stamtąd poszedłem. Czasem lepiej zapomnieć o przeszłości. Dzięki temu łatwiej zbudować przyszłość. Tego dnia na zawsze opuściłem małą, uśpioną wioskę na południu Polski. Miejsce, w którym dorastałem i w którym straciłem kilka bliskich mi osób. Pozostało jednak głęboko w mej pamięci, w postaci koszmarnych wspomnień, które przypominają mi, jak niedużo brakuje, by ludzie, z którymi dzielę codzienność, pewnego dnia zamienili się w szmaciane lalki, kukły, które przecież można przytulić, zabrać na przejażdżkę samochodem, które można także kochać i nawet do nich mówić. One jednak nigdy nie odpowiadają. Patronami honorowymi są Bartosz Zych, Dariusz Rosiek, Paweł Bednarczyk, Tomasz Zabawa. Patronami Mystery TV są Aleksandra Roszkiewicz, Noctua Corium, Paweł Szuszkiewicz, Marcin Pielak, Bartosz Promiński, Powietrzny Potwór, Mateusz 2727, Karol Śledź, Mariusz Popek, Tomasz Jakubowicz, Natalia von Riva, Bartek Wąchała. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studiolektor.pl. Scenariusz Szymon Mandrak. Czytał Jakub Rutka.